widoki. Taki tytuł nosi wystawa obrazów pani autorstwa i należy przyznać, że to pierwsza ekspozycja w tym miejscu, czyli w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach i myślę, że pierwsza w regionie łódzkim. W sensie, że moja. Tak, dokładnie, dlatego że ja przez wiele lat malowałam praktycznie do szuflady i niewiele. Dopiero jak zaczęłam chodzić na zajęcia do MOK-u, do pana Sławka Łuczyńskiego, zaczęłam malować więcej. No i jakoś to się tak właśnie potoczyło, że ostatnie 5 lat było dość intensywnych, jeżeli chodzi o malowanie. A wcześniej od studiów i od dyplomu 2006 roku nic. Właśnie ta lokalizacja wystawy też jest związana z pani pochodzeniem, ale to później. Skupmy się na razie na ekspozycji. Powidoki. Cóż to oznacza? Dlaczego powidoki? Długo się zastanawiałam nad tematem wystawy. To nie było dla mnie proste, dlatego że jak państwo widzicie, są tutaj i portrety, i krajobrazy, więc jest mimo wszystko różnorodnie. Ale powidoki to jest coś takiego, co patrząc na jakiś element, szczególnie jasny, zamkniemy oczy, widzimy jego jakieś odbicie, prawda? Uznałam, że jest to tytuł, że to jest jakby przenośnia, dlatego że ja nie jestem w stanie malować rzeczy lub osób, których nie widziałam, do których nie mam jakiegoś stosunku emocjonalnego. Jeżeli ja widzę jakiś element krajobrazu, on coś dla mnie znaczy albo coś we mnie wywołuje. Jeżeli mam jakieś skojarzenie, zainspiruje mnie w jakiś sposób. Wszystko praktycznie jest robione ze zdjęć, ale to nie są obce mi zdjęcia, poza może jednym tutaj obrazem. Wszystko jest skądś. Są widoki z Sanoka, są widoki z Komborni, z miejsca, gdzie mieszkali moi dziadkowie. Jest moja córka na tych portretach. Są miejsca z otoczenia, Bugej 77 na przykład. Różne takie właśnie, różne smaczki. Wiem, że to troszeczkę jest dziwne, ale dla mnie ta wystawa znaczy dużo więcej lub inaczej niż dla osób, które będą ją oglądały. Osoby, które będą ją oglądały, będą widziały jakieś miejsce, coś w nich to poruszy. Dla mnie każdy obraz jest historią. I jak pakowałam obrazy właśnie na tą wystawę, przypominałam sobie każdy z tych obrazów, miejsc, co czułam, kiedy go malowałam, to wszystko pamiętam. Wiem, skąd to się wzięło. I dlatego właśnie powidoki, że ten obraz może wyglądać inaczej trochę niż rzeczywistość, ale to, co na nim jest, to jest to, jak ja to zobaczyłam, co we mnie to poruszyło, kolory, jakich użyłam wtedy, co było mi bliskie. Bo to może być tak, że ten sam motyw malujemy jednego dnia w ten sposób, a innym razem inaczej. Więc to jest taka zabawa słów troszeczkę. Powidoki, czyli coś, co wywołało we mnie. A przy okazji większość są to krajobrazy, więc jak Sławek słusznie zauważył, widoki pasuje. A proszę powiedzieć, czy wśród tych wszystkich obrazów jest może jakiś taki szczególny dla pani? Szczególny? Tak. Z jakiego powodu na przykład? Większość. Na przykład moja córka nie będzie zachwycona, że o niej mówię, ale tak jak mówię, coś musi we mnie dany motyw poruszać. Jest to na przykład miłość, tak? I pierwszy obraz, stary obraz, bo ja go w trakcie malowałam, moja córka biegnąca ku morzu. Pamiętam jak dzisiaj, jak wie pani, jak człowiek przyjeżdża nad morze, niby wie, jak ono wygląda, ale zawsze wchodzi się na ten moment, że ono się już pojawia i ono zawsze wygląda inaczej niż pamiętamy, prawda? Więc jak zobaczyłam, jak ona przebiera tymi nóżkami, trzyma te swoje sandałki w ręku i biegnie w stronę tego morza, to mnie tak ujęło, że mówię, zrobiłam zdjęcie i namalowałam obraz. Namalowałam morze po roku. Jeszcze go parę miesięcy temu podmalowywałam, bo twierdziłam, że przez tyle czasu ja bym go chciała jeszcze inaczej zobaczyć. Później namalowałam ją... Muszę się rozejrzeć. Właśnie. Ten obrazek. Bo mama, chodź, bo ja chcę poskakać po stogach. Więc wzięłyśmy rowery, pojechałyśmy. Ona się tak świetnie bawiła, że mówię, dobra, muszę zrobić zdjęcie. I potem Sławek mi mówi, ja nie wiem, ty zawsze bierzesz coś i coś widzisz i potem robisz z tego obraz. Bo nieraz mu podsuwałam zdjęcia, które do niego nie przemawiały, a do mnie tak na przykład.
I tutaj. Siedziałyśmy w ogrodzie, lato, huśtała się na huśtawce, jeszcze w stroju kąpielowym wtedy, bo to był upalny dzień. Zawiesiła się, tak zamyśliła się, zachód słońca był za nią. Mówię, dobra, zrobiłam zdjęcie. I później wracałam do tych motywów. I to jest jeszcze ostatni, z tyłu. Mój tato poprosił, żebym namalowała im właśnie Julkę, bardziej aktualną. No i tak miałam zagwozdkę, jak to zrobić, bo ja nie reżyserowałam tych momentów, one same po prostu przyszły. I tak mówię, jak ja bym ją chciała namalować. No i tak jakoś wyszło, że te kwiaty, lato, klimaty wyspiański, malczewski, polska wieś. Mówię, chodź, porobię ci parę zdjęć. I to był właśnie chyba jedyny portret, gdzie wyszedł taki, że poprosiłam ją, żebyśmy mogły zrobić sesję zdjęciową. A tak to praktycznie większość tych obrazów coś dla mnie znaczy. No, są miejsca, w którym jestem związana bliżej, a są momenty, które spotkałam nagle. Tutaj na przykład motyw wąwozu. Jest jeden obraz. Tu jest drugi obraz. I jeszcze był. Jeszcze był gdzieś trzeci. Ale teraz nie znajdę. W każdym razie są to na przykład rejony, gdzie mieszkali moi dziadkowie. Moja mama się tam teraz i tato przeprowadzili. I też są krajobrazy, które dla mnie dużo znaczą. Jest widok z Sanoka. Na przykład San z Zamkiem Królowej Bony. Też motyw, ponieważ mieszkałam w Sanoku praktycznie no, do czasu, do końca studiów. Czyli praktycznie do 2005 roku. Widok też tutaj jest rzeka San. Tutaj ten fioletowy na przykład. Też byliśmy na wakacjach, na spacerze, robiłam zdjęcie, więc to są mimo wszystko elementy malowane sercem. Ale są też takie, jak na przykład... Nie przygotowałam się. O, właśnie. Tam jest taki przedostatni krajobraz z taką rurą w oknie. Zawsze jak wchodzę do Dino w Bychlewie, to widzę ten budynek. Nie wiem, dlaczego on mnie strasznie fascynuje. W ogóle lubię stare chałupy, stare budynki, częściowo opuszczone. Może dlatego, że w Sanoku mieliśmy bardzo duże muzeum etnograficzne w Sanoku, gdzie było około 5 grup Pogórzan, Dolinian. I co spacer, co niedziela chodziło się tam na spacer. Więc ja ogólnie mam dużo sentymentów do starych chałup, do opuszczonych domów. Gdzieś tam zawsze jest taki nastrój, klimat, który coś we mnie porusza. A czasookres powstania tych obrazów? Czasookres? W jakim okresie? Znaczy tak, większość jest końcówka 2021, no i głównie 22 i 23, ale są też starsze obrazy. Ten na przykład 2019 to była jedna z martwych natur. Pierwszy obraz, który zdecydowałam, że zostawiam karton, a maluję na płótnie. Bo chodząc do Sławka zaczęłam od podstaw. Zaczęłam malować martwe natury na papierze, bez żadnego wydziwiania, tylko w celach ćwiczeniowych. Więc ten jest pod tym względem tutaj w boku w zasadzie pierwszy. Córkę malowałam dawno. Teraz ją podmalowywałam, dodałam więcej kolorów i ten krajobraz też tutaj za panią, on też był wcześniej. O, i ten. Wszystko pozostałe to głównie 2021 do 2023. To teraz przejdźmy do techniki. Technika, głównie olej na płótnie lub na płycie. Tu mamy akryl i chyba tyle. Nie chcę skłamać, ale raczej olej. Tak, zaczęłam od akrylu, dlatego że najpierw się musiałam rozmalować, więc automatem było to tańsze, szybciej schło, a tak to jestem fanką malarstwa olejnego i je uskuteczniam. Proszę teraz powiedzieć, kiedy trafiła pani pod skrzydła naszego kolegi, tak, Sławomira Uczyńskiego? Wie pani, mnie strasznie bolało to, że ja skończyłam studia, przyjechałam do Łodzi i ja miałam straszne blokady, jeżeli chodzi o malowanie. Ja się bałam. Nie wiem czemu, nie wiedziałam czego. Bałam się użyć koloru, obrazy miałam blade, wymydlone, żeby nie daj Bóg coś się gdzieś za bardzo nie przebiło, chociaż jestem wielką fanką światełek. Uwielbiam malarstwo Dudy Gracza, no, bardzo delikatne malarstwo i bardzo takie świetliste. A sama bałam się.
Mogłam szyć, zestawiać tkaniny, nie było tego lęku. Przy malowaniu ja miałam blokadę. Zaczynam obraz z nastawieniem, że ja nie dam rady. Nie wiem, skąd mi się to wzięło. Ale z czasem dojrzałam, żeby coś z tym zrobić. Czułam potrzebę, ja cały czas czuję potrzebę wyrażania. Jeżeli nie malowanie, to szycie. Jeżeli nie szycie, to taniec. Ja po prostu potrzebuję kreować. Ja bez tego... Muszę. Muszę coś robić. Jeżeli nie są to ozdoby z masy solnej, musi coś to być. Musi być coś twórczego. I dowiedziałam się, że w MOK-u są właśnie zajęcia plastyczne. I poszłam na jedne zajęcia. One się odbywały jeszcze tutaj, bo jeszcze było przed przeniesieniem się do drugiego budynku. Przyniosłam obrazki. Sławek tak patrzy na te obrazki. Tu nie ma nic koloru. No tu nie ma nic koloru, tak myślę, Boże, no słabo, no dobra. No i zaczęłam chodzić. Jedna martwa natura, druga, trzecia, czwarta i tak minęło, myślę, że już około 5 lat, nie liczyłam dokładnie. Ale Sławkowi zawdzięczam bardzo dużo, dlatego że on przede wszystkim, on mnie motywował. Dawał mi korekty, wiadomo, dawał mi świetne, ale on cały czas patrzył i tak, co to takie ponure? Ty masz strasznie mroczną duszę. No nie bój się tego koloru. No i okazało się, że ja ten kolor w sobie znalazłam. I nie było tak, że on mi, że tak powiem, kazał, ale udało mu się wyciągnąć to, że ja się przestałam bać. Dlatego dalej chodzę. W domu jest mi się ciężko skupić na malowaniu, a idąc na zajęcia, nawet jeżeli jestem po pracy, jestem zmęczona, czy mam jakieś problemy, ja mam tam przestrzeń na tworzenie. Nawet jeżeli to jest wyciągnięcie płótna na godzinę. Ale muszę dopytać, koloru w obrazach nie było, ale wcześniej były wystawy, na których pani prezentowała swoje prace. Pierwsza wystawa w 2001 roku, naliczyłam ich kilka, 7, więc coś na tych obrazach było. Tak, było. Znaczy, może tak, dla mnie zawsze światło było bardzo istotne w malarstwie. Ponoć jest tak, że jak człowiek studiuje na jakiejś uczelni, to zaczyna tworzyć podobnie jak towarzystwo. Zawsze, ja bardzo się bałam wyciągać, gdzieś bardziej operowałam światłem, cieniem, gdzieś tak coś było ważne, coś było mniej ważne, coś było główną postacią obrazu, na przykład, nie wiem, jakieś jabłko czy coś. Ale bałam się, żeby coś nie zaakcentowało się mocniej. To wszystko musiało być w harmonii. I było, tam był kolor, ale on był bardzo wymydlony. To były delikatne przejścia, bardzo pastelowe. No nie mam nic takiego starego, żeby pokazać dla porównania. Ale kiedyś mogę pani pokazać, jak wyglądały na przykład te obrazy przed pomalowaniem. Jak one wyglądały. Ja sama widzę różnicę, jak malowałam. No tutaj nie da się za bardzo tego pokazać, bo ten obraz jest bardzo monochromatyczny, więc tego nie widać. Ale ogólnie bałam się dowalić kolory. Co się zmieniło? Urodziłam się w Sanoku, no i tam mieszkałam do 2005 roku, oczywiście w wakacje, bo studiowałam w Rzeszowie, na Uniwersytecie Rzeszowskim, w Instytucie Sztuk Pięknych. Mam wykształcenie artystyczno-pedagogiczne,
Czyli skończywszy studia, mogłam iść na staż i zostać nauczycielem plastyki na przykład. Ale że przyjechałam do Łodzi tutaj za pracą i musiałam się tutaj utrzymać, to cały czas gdzieś ten staż odpuszczałam. W efekcie pracowałam nie w zawodzie. No i tak zostało. Miałam tylko na chwilę. Wie pani, jak człowiek musi się utrzymać, to nie idzie tam, gdzie chce iść, tylko tam, gdzie musi. Więc ja na studia poszłam głównie dlatego, żeby malować. Nie chodziłam do liceum plastycznego. Brakowało mi jeszcze tych paru lat jakby tego kształcenia, dowiedzenia się, kim jestem, jak chcę malować. I w efekcie dostałam się na studia. Spędziłam 5 świetnych lat. To był jeden z lepszych okresów w moim życiu. No a potem było trzeba coś robić. Nie poszłam do szkoły. Przez jakieś swoje zahamowania też praktycznie mało co malowałam. Kilka pojedynczych obrazów. Ale potem stwierdziłam, że w sumie ten świat jest tak szalony. Człowiek cały czas pędzi. Praca, dom, że super mieć odskocznię, nad którą nie ma presji. I tak chcę to zostawić. Nie chcę wrzucać wszystkiego na jedną szalę i na ratą chwilę i próbować utrzymywać się z tego, co robię, bo wtedy przestanę czuć radość i malować to, co chcę. Muszę dopytać, a w ogóle skąd zainteresowanie sztuką? Skąd to się wzięło? Czy jakieś takie korzenie? Korzenie? Może tak. W mojej rodzinie bardzo wiele osób ma zdolności manualne. Co niedzielę przychodziły do nas kuzynki na obiad, wszystkie siadałyśmy przy jednym stole i malowałyśmy cuda na kiju. Zawsze było tak, że starsze kuzynki miały jakieś pomysły, inspiracje. Tworzyło się laurki, różne obrazki tematyczne. To cały czas było. I wiem, że wszystkie dzieci praktycznie rysują. Niektóre rysują dalej, niektóre przestają. No, ja nie przestałam. A że byłam typowo humanistycznym i przemawiała do mnie tylko literatura i plastyka, to postanowiłam to kontynuować. Zawsze to gdzieś było. I w otoczeniu też to zawsze było. Co prawda w rodzinie nikt nie maluje, ale na przykład mój ojciec ma zdolności manualne, moja ciotka, moje kuzynostwo ma zdolności manualne. Plus to, że mimo wszystko Sanok jest takim miejscem, gdzie człowiek miał styczność ze sztuką. Na przykład obrazy Bekińskiego, wycieczki szkolne praktycznie w podstawówce, w liceum na wystawy. Mój dziadek przyjaźnił się z panem Tadeuszem Turkowskim, malarzem sanockim, więc gdzieś cały czas był ten kontakt ze sztuką. Obrazy wisiały w domu, chodziło się na wystawy. Jakoś zawsze było gdzieś tam. Te pierwsze wystawy, 2001 rok, ostatnia 2006, Przemyśl, Sanok, Rzeszów. To były różne wystawy, i zbiorowe, indywidualne, i poplenerowe, prawda? Tak, dokładnie. Z wystaw, to tak, na pewno mieliśmy poplenerową wystawę z uczelni. Na studiach mieliśmy takie koło naukowe Razem, więc w ramach tego koła żeśmy się wystawiali razem. Jedną wystawę miałam indywidualną w czasie studiów, ale niestety zbiegło się to ze śmiercią papieża, więc nawet nie miałam wernisażu. Obrazy zostały powieszone i później zdjęte. No i po dyplomie koleżanka zaproponowała i zrobiłyśmy sobie wspólną wystawę podyplomową, ponieważ uczęszczałam też na koło plastyczne w Sanoku. Tam prowadziła świetna malarka pani Ania Piszak, której też bardzo dużo zawdzięczam, bo bardzo wiele mnie nauczyła. Ona prowadziła koło plastyczne, chodziłam na nie praktycznie całe liceum i tam mieliśmy też takie wystawy wewnętrzne i później jak były jakieś konfrontacje artystów sanockich, to zaproponowano mi, żebym wzięła udział. I to była chyba w zasadzie chyba ostatnia właśnie wystawa. Czyli ta wystawa, można powiedzieć, że jest szczególna, bo taka pierwsza prawdziwa pani indywidualna. Tak, bo tamtej jednej nie doświadczyłam, właśnie przez to, że była żałoba narodowa. Więc w zasadzie tylko zaniosłam obrazy, a potem je zabrałam. Tak, dokładnie. Jakie
jakieś plany? Czy teraz będzie Pani częściej pokazywać swoją twórczość, na przykład mieszkańcom Pabianic, Łodzi? No bo może to się teraz rozkręci. Szczerze mówiąc, nie wiem. Nie wiem, dlatego że dla mnie istotne jest to, żeby mieć czas na malowanie. Ja tego czasu mam bardzo mało. Okres urlopowy na przykład. Okres urlopowy? Sławek mnie namówił na tą wystawę. I stwierdziłam, że bardzo fajnie jest podzielić się z tym, co robię. Aczkolwiek nie jest to dla mnie takie najważniejsze. Najważniejsze jest to, że mogę tworzyć. No tutaj jestem takim kiepskim menadżerem, jeżeli chodzi o samą siebie. Nie mam planów. Szczerze mówiąc, nie mam planów. To może inaczej, marzenia. Marzenia? Tak. No chciałabym, plany trzeba zrealizować, a o marzeniach można marzyć. Chciałabym mieć więcej czasu na tworzenie. Dlatego, że jak tylko mam wolną chwilę, to też jeszcze albo robię na drutach, albo na szydełku, albo szyję patchworki, więc ogólnie cały czas sobie coś wymyślam do robienia. Ale na pewno są jakieś takie miejsca w Polsce, które chciałaby Pani zobaczyć i przy okazji coś. Muszę Pani powiedzieć, że jestem bardzo dużą minimalistką, jeżeli chodzi o to. Jestem raczej taka, że staram się wyłapywać fajne rzeczy z tego, co akurat się dzieje. Niekoniecznie trzeba wyjeżdżać, można to zauważyć w najbliższym otoczeniu. Dokładnie, człowiek wychodzi z sklepu z Dino i widzi fajny motyw na przykład. Ale na przykład niektóre tutaj obrazy są właśnie ze spacerów po okolicy, ale niektóre są z urlopów. To jest na przykład Nowosielce, koło Sanoka. Pojechaliśmy do koleżanki, wynajmują stajnie, mają tam parę koni i robią na przykład jazdy dla dzieci. Jednak ten okres urlopowy jest i w pełni wykorzystany. Jestem cały czas nastawiona na wyłapywanie tych fajnych miejsc, elementów. Także ja nieustannie pracuję nad tematami do nowych obrazów. Tylko, że to też jest tak, Pani, to nie chodzi nawet o krajobraz, że to musi być krajobraz, nie wiem, z Mursa Sichla, czy musi być krajobraz z Francji i tak dalej. To bardziej chodzi o to światło, jakiś element, który coś porusza, czy to jest na przykład stara studnia, która się jakoś kojarzy z jakąś baśnią z dzieciństwa, czy to jest jakieś światło padające przez płotek. Ciężko to wyjaśnić. To musi być coś, co się kojarzy. Wychodzę ze sklepu na przykład też z Dino znowu, z córką i patrzę, jest tak fajnie na tle zachodzącego słońca dom. Wiadomo, on jest ciemny, jest na pierwszym planie. I z niego na wysokości komina taka wielka chmura. I pierwsza myśl, kurczę, lampa Aladyna. No i wzięłam to na tapetę. Ja jestem ciekawa, czy osoby, które przyjdą na wernisaż, zauważą to, co Pani chciała zauważyć w tych obrazach. Może nie. Bo na pewno myślę, że z jakiejś strony tytuł może coś podpowiedzieć, a z drugiej strony to nie zawsze jest jakiś motyw. Wiadomo, no ja mam tendencję, bardzo duży sentyment do starych chałup, do studni na przykład, ale czasem miejsce ma taki specyficzny klimat. Ale ja myślę, że tak zwrócą uwagę na ten kolor. Ja myślę, że każdy troszeczkę odbierze to do siebie. To jest jak z piosenkami. Człowieka coś zainspiruje i coś bardzo lubi, dlatego że jest mu to bliskie. Więc jeżeli ja namaluję na przykład stary dom, bo mam wrażenie, że jest tam cisza, spokój, jest samotnie, że gdzieś tam był kiedyś, nie wiem, śmiech w tym ogrodzie, teraz tam nic nie ma i długo i pewnie nie będzie. I na przykład tak to odebrałam, a może ktoś zobaczyć obraz i pomyśli, że na przykład taka studnia była w domu u dziadków i ma z nią bardzo fajne wspomnienia, albo przypomni mu się film Sami Swoi, gdzie główni bohaterowie krzyczeli do tej studni, więc dla każdego dany motyw znaczy zupełnie coś innego. Może mieć inne skojarzenie. Tak, dokładnie. Dlatego pakując tą wystawę, to by tak zdałam sprawę, że każdy obraz jest jakąś historią dla mnie. Ale to może być totalnie inna rzeczywistość i jakość dla osoby, która to ogląda. Przecież nie będę opowiadała historii każdego obrazu, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby każdy miał przestrzeń do odczucia własnych emocji, konfrontacji z tym. To właśnie, to jest najciekawsze i tu jestem właśnie... Ja tym się przekonałam. Tak, i to mnie najbardziej ciekawi właśnie w tej wystawie. Bo to, czy komuś się ktoś to spodoba, czy nie, ja i tak będę malowała, i tak będę tworzyła.
Tylko pytanie, czy ktoś zobaczy coś więcej niż tylko, nie wiem, drzewa, dziecko, jakieś kolory. Właśnie chodzi o to, żeby to przemówiło i tego jestem najbardziej ciekawa na wernisażu. To już tak na koniec zapytam. Pytałam o plany, marzenia, a teraz zapytam o życzenia, czego by Pani sobie życzyła z okazji tej indywidualnej wystawy i ogólnie. Czego bym sobie życzyła? No chyba teraz byłabym najbardziej ciekawa tego, co te obrazy wywołały w ludziach. Usłyszeć po prostu feedback, co czują i co im się spodobało, no w zasadzie co to w nich poruszyło, bo to jest rozmowa w dwie strony. Więc jeżeli ja namalowałam i pokazuję, to pokazuję mój punkt widzenia, ale ciekawa jestem tego odbioru, co poruszam. Dobrze. Dziękuję również. Dobry wieczór Państwu. Bardzo miło mi Państwa powitać dla mnie i dla Pani Małgosi na niezwykle interesującym wernisażu. Dla mnie szczególnie, ponieważ Pani Małgosia nie jest urodzoną pawianiczanką, nie. Ale jest pawianiczanką już teraz. Więc okazuje się, że do naszego miasta również ludzie przyjeżdżają, a nie tylko wyjeżdżają z niego, jak niektórzy czasem sugerują. Pani Małgorzata Krawczyk i to dzięki jej talentowi jesteśmy tutaj dzisiaj zgromadzeni. Jest, jak Państwo widzicie, artystką malarstwa. Maluje przepiękne obrazy, które dla mnie są bajkowe, bardzo takie osobiste, ale to o tym za moment. Jest absolwentką Akademii Instytutu Sztuk Pięknych i absolwentką Uniwersytetu, tak? Rzeszowskiego. Więc jest naprawdę z daleka. Taki nabytek mamy tutaj w Pawieńcach i za to Pani bardzo dziękuję, że jest Pani tu z nami. I chciała się z Państwem podzielić swoim talentem, a my z wielką radością cieszymy się, że mogliśmy tego dokonać. Chciałabym się Pani zapytać, dlaczego akurat tego rodzaju obrazy, dlaczego przeważają tutaj właściwie przyroda, to co Pani obserwuje, rozumiem, że to są raczej plenery, a oprócz tego oczywiście niewielka ilość obrazów takich osobistych, o to chciałam Panią zapytać, ja wiem, ale może nie wszyscy wiedzą. I jeden obraz zauważyłam, który jest bardzo współczesny, ten, który tutaj wisi po prawej mojej stronie. Proszę mi powiedzieć, czy Pani nadal poszukuje, czy już Pani ma wykształconą taką swoją własną wizję? To może ja teraz zacznę. Pani dyrektor, ja w każdym razie bardzo dziękuję za stworzenie szansy, że mogłam tutaj pokazać te prace. Chciałabym też podziękować bardzo panu Sławkowi Łuczyńskiemu, którego tutaj z nami dzisiaj nie ma. Chory. Jeżeli chodzi o obrazy, to ja miałam bardzo długą przerwę w malowaniu. Skończyłam studia, ostatnią wystawę miałam w 2006 roku, przyjechałam do Łodzi, zaczęłam pracę, to wszystko się jakoś rozmyło. Dodatkowo miałam coś takiego, że nie szło mi to malowanie. Miałam jakiś straszny kryzys i przyszedł taki moment, że zorientowałam się, że w MOK-u są prowadzone zajęcia dla dorosłych. Wzięłam jakieś 2-3 obrazy, przyszłam na zajęcia, pokazałam obrazy Sławkowi, on tak patrzy i mówi, ale tu w ogóle nie ma koloru. I zaczęłam chodzić na zajęcia. Bardzo podobał mi się klimat. Zaczęłam od podstaw, od martwych natur, od kartonu. I ten czas mijał. Ten współczesny obraz, który Pani zauważyła, to był pierwszy obraz namalowany na płótnie na zajęciach u Sławka.
Sławek przyniósł właśnie taką postać. To charakterystyczne dla niego, tak. Postawił tak, coś, postawił mówi, coś. Mali, tak? I sobie zrób obraz. No to sobie zrobiłam. Malowałam go w trzech ujęciach. I jak już tak wymusił na mnie, żebym zaczęła malować na płótnie, to mówi, no dobra, no malujesz te martwe, malujesz, no to może byś namalowała sobie coś ze zdjęcia. No i tak to się zaczęło. Wystawa nosi tytuł Powidoki. Powidoki to jest taki trochę przewrotny tytuł, dlatego że ogólnie no, powidok to jest to, co my widzimy, jak długo patrzymy na przykład na jakieś źródło światła, zamkniemy oczy. Widzimy mniej więcej kształt, czasem w kolorze dopełniającym, ale coś nam zostaje na siatkówce oka. I ja tak podchodzę do malowania. Jak pakowałam obrazy na wystawę, uświadomiłam sobie, że każdy tworzy jakąś historię. Ja pamiętam spacery, gdzie zrobiłam zdjęcie pod dany obraz. Mamy tutaj obrazy, gdzie są krajobrazy z Sanoka, z Komborni, z Bychlewa. Z Pabianic chyba jeszcze nie ma, ale na pewno będą. Są to też portrety mojej siostry i mojej córki. Czyli to ten wątek osobisty. Tak. To? Jestem zachwycona tym tutaj, co za państwem dzieckiem, które idzie z wiadereczkiem na plażę, to córka, tak? Tak. I to był właśnie ten taki pierwszy dzień, gdy człowiek już przyjechał nad to morze i szedł to morze zobaczyć. I każdy z nas wie, jak wygląda morze, prawda? Ale jak się wchodzi na ten piasek i zaczyna czuć ten szum, słyszeć ten szum morza, to zawsze to morze nagle jest ogromne. Ono jest inne niż my pamiętamy. No i Julka biegła ze swoimi jakimiś klapkami, zobaczyła to morze i zaczęła tak szybko biec, że stwierdziłam, że dobra, ja muszę zrobić zdjęcie. Obraz powstał później. Obraz malowałam długo. Teraz nawet może 2 lata temu dodałam mu trochę koloru. I praktycznie wszystkie te miejsca to są miejsca mi bliskie albo zobaczyłam coś, co mnie zainspirowało i to zostało namalowane. Czyli to ten wątek osobisty, no chciałabym zapytać, czy również maluje pani obrazy na zamówienie? Na zamówienie kiedyś się zdarzało, ale to jest coś, co mnie stresuje. Dlatego, że ja muszę mieć swoją własną perspektywę, musi mnie coś zaintrygować. Jeżeli coś mnie ujmie, jest mi łatwiej, wiem, co chcę namalować. Nie potrafię tworzyć ze zdjęć, do których miejsc czy osób nie mam stosunku emocjonalnego. To blokuje. Rozumiem. A proszę mi powiedzieć, bo czytałam, że no, ze względu na swoje pochodzenie i na miejsce, gdzie pani mieszkała, no, dużo ma pani wspólnego z Sanokiem i tam pani wystawiała również swoje prace. Czy w tym samym muzeum, w którym Beksiński wisi? Nie. Bo, skądże? Ale zaraz, chwileczkę. No, jest, ja byłam chyba 2 lata temu, jest tam mnóstwo sali, tam również są wystawy, dlatego nie tylko jego, także dlatego zapytałam. Nie, pani dyrektor, miałam jedną zbiorową wystawę w BWA w Sanoku. To były konfrontacje artystów sanockich, ona była bodajże w 2006 roku. Z Sanoka ogólnie ja dość szybko wyjechałam. Studiowałam w Rzeszowie, a w 2006 roku wyjechałam do Łodzi i przestałam obracać się w środowisku artystów z tamtego rejonu. No i tak jak pani widzi, no, do dzisiejszego dnia, od 2006 roku... Czyli ile już pani lat mieszka w Pabieńcach? W Łodzi 2006, a przeprowadziłam się do Bychlewa. Ale to tak. Praktycznie bliziutko zawsze przejeżdżam. To 2010 około, jakoś o, tak. To już jest przez zasiedzenie. Serdecznie pani dziękuję jeszcze raz i życzę dalszych sukcesów i mam nadzieję, że ta wystawa nie jest wystawą ostatnią u nas. Przez to, chociażby przez ten kontakt z nami, z Miejskim Ośrodkiem Kultury i z panem Sławkiem Uczyńskim, myślę, że to pani, w pani sercu będziemy zawsze i o to serdecznie no prosimy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Chciałam pani pogratulować. Zasłoniło.